Tak zwani reptilianie. Domniemana rasa jaszczuropodobnych humanoidów, które niegdyś miały sprawować bezpośrednią władzę nad ludźmi, na przestrzeni lat była obiektem wielu kontrowersji. Większość doniesień na temat ich istnienia pochodzi z interpretacji starożytnych mitów poczynionych przez teoretyków spiskowych. Jednak tym razem okazuje się, że reptilianie pojawili się w najbardziej niespodziewanym z miejsc, czyli na forum 4chan. Tajemniczy post o nazwie podanej powyżej miał pojawić się na forum 4chan między północą a drugą rano na poświęconej polityce kategorii Pol. Zdjęcie miało zawierać obcego z żółtymi łuskami na twarzy i czarnymi oczyma, który patrzył się wprost w aparat. Oczywiście każdy, kto kiedykolwiek poruszał się po 4chanie, zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu zdjęcia pojawiały się tam w przeszłości. Cała zabawa polega jednak na tym, że w tym wypadku, tuż po opublikowaniu postu, całe forum 4chan zostało wyłączone. Po ponownym uruchomieniu forum, zarówno zdjęcie, jak i post zniknęły bez śladu. Największe kontrowersje w tej kwestii budzi fakt, że do tej pory nikt nie udostępnił rzeczywistego zdjęcia z tego zdarzenia. Pojawiają się nawet głosy, że zdjęcie samoistnie usuwało się z komputerów ludzi, którzy je pobrali. Obecnie w internecie mamy do czynienia z klasycznym chaosem informacyjnym. Podczas poszukiwań natrafiłem na co najmniej kilka rekonstrukcji, przeróbek i zdjęć, które wyglądają jak oczywiste zabawy z Photoshopem, ale nic, co mogłoby skłonić kogokolwiek do uwierzenia, że rzeczony reptilianin to coś więcej niż zwykłe oszustwo. Naturalnie najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie nasuwa się samo. Należy pamiętać, że Pol to dokładnie to samo forum, które sprankowało większość amerykańskich stacji telewizyjnych, które opowiadały o dewiacjach seksualnych Donalda Trumpa i jego zamiłowaniu do animowanej pornografii. Niewykluczone, że jest to kolejny z tego typu żartów, mających za zadanie zainteresować sobą rzeszę internautów. O ile chodziło właśnie o to, to zadanie zostało wykonane, ale internetowe śledztwo w tej sprawie dopiero się rozpoczęło.